Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejny szósty już odcinek z oceniania Waszych składów w grze FIFA Mobile 18. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie za tydzień zobaczyć siódmy odcinek, no to koniecznie zostawcie pod tym filmem łapkę w górę oraz jeżeli chcecie się w nim znaleźć. No to zgłoście się do mnie na Facebooka. Link będziecie mieć pod tym filmikiem w opisie. No a ja zaczynam ocenianie dzisiaj od składu od Norberta. Skład 91. Oceniam go obecnie 8 na 10. Widzę, że masz całkiem taką ciekawą kartę Cetnarski na sam z Sandecji. No ciekawa, ciekawa sprawa. Natomiast co polecam ci zmienić? Polecam ci na pewno zmienić Marquinhosa za na przykład z Team of the Week bardzo fajna teraz jest karta Walkera do zrobienia, także ci tego Walkera polecam. No i też polecam ci wymienić Tiago na CM, na jakiegoś na przykład De Bruyne z Team of the Week. Dalej lecimy w skład od Pawła 91 pisał do mnie, że robi kampanie Akosty i myślę, że fajnie, bo ten Acosta to jest właśnie jeden z takich na LW lepszych zawodników. No oceniam twój skład 8 na 10. No też polecam ci zrobić jakieś kampanie chociażby Tiago Silva albo na Buffona. Myślę, że najlepiej tak będzie zdobyć jakichś tak fajniejszych zawodników. Dalej mamy trzeci skład. Jest to skład od Bartka 95 na chwilę obecną mogę go ocenić 9 na 10. Kto do wymiany? Myślę, że Varan i, i Tolizo, może jeszcze Tauwen, ale nie wiem jakie on ma statystyki. Także lecimy dalej. Mamy skład od Tomka 93. Na RW widzę, że masz Salah'a z Team of the Week i ten Salah to jest myślę dobry wybór na RW, jeżeli komuś się nie chce robić kampanii Lensa. 93, także masz ode mnie no, 9 na 10. No i też tego Wertongena mógłbyś na przykład wymienić, bo on trochę jest chyba za wolny. Dalej mamy skład od Huberta 96. Oceniam go 9 na 10. Fajną masz kartę Boliego na obronie. Fajnie ta karta wygląda taka lodowa. Też widzę, że masz w środku pola i petita 101, już 100 ali, także fajnie. Masz też porobione kampanie, chociażby na Buffona, na Kostę No, 9 na 10 twój skład oceniam. Dalej mamy skład 92 od Kajetana Jest to skład, który mogę ocenić obecnie 8,5 na 10. Na ataku widzę, że masz Batshuayi z Team of the Week, który jest myślę całkiem naprawdę niezłym zawodnikiem. Kto do wymiany? Myślę, że do wymiany na chwilę obecną Sanson i Motta. No i może jeszcze ten HS Właśnie tych zawodników Ci w pierwszej kolejności polecam wymienić. I tego jeszcze Gersona na RW. Właśnie na chociażby na Salaha, jeżeli jeszcze nie robisz kampanii na LENSA. Dalej mamy skład 102 jest to skład od Pawła. Paweł pisał do mnie, że tu na RB ma Ofosu Ajecha, ale teraz wymienia go na Auriera. Także fajnie. No a masz skład 102, także oczywiście oceniam go 10 na 10, bo skład naprawdę świetny. Pogba chociażby z kampanii no świetny skład świetni obrońcy Maldini, Ferdinand chyba najlepszy duet obrońców obecnie w tej grze. Widzę, że też na samym masz Kakę i to zrobionego na 109, także no szacun naprawdę dla ciebie za tego Kakę. No ale temu Kacę raczej ranka pani będziesz robił, bo Znalezienie duplikata kaki jest raczej niemożliwe, ale skład naprawdę świetny, także gratuluję Ci go. Dalej mamy skład 94 od Igora. Widzę, że masz oczywiście mojego starego znajomego, Messiego, którego kiedyś trafiłem w paczce. Widzę, że też masz Pogbe teraz zrobionego z tego z SBC, też masz Sona, on jest całkiem niezły całkiem też dobrych masz obrońców. No oceniam twój skład 9 na 10. Dalej mamy skład 99 od Kacpra. No twój skład mogę ocenić śmiało 10 na 10, bo naprawdę wygląda świetnie. Salah, Torres, Karnibalu, naprawdę świetny napastnik Buffon, 99 Petit, 101, 100 Ali. No świetnie również Obrońcy, jedynie co do wymiany to może bym tego Hayesa wymienił z tego Świętego Patryka, ale naprawdę twój skład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dalej mamy skład 91 od Konrada pisał do mnie, że zamiast Suchego na CB na obronie będzie Silva i myślę, że myślę, że dobrze, bo ten Silva jest jednak niezły. Natomiast polecam ci wymienić też Silwę, tylko że Adriana Silwę na CM na jakiegoś chociażby De Bruyne na przykład z Team of the Week. Też masz, widzę całkiem cieka ciekawą kartę Andre Simones z, z... Z tego eventu, który był już dawno temu, November tego wąsacza masz, także no fajnie, widać, że dosyć sporo już grasz w tą grę. Dalej mamy skład od Kamila, jest to skład 90, który mogę ocenić obecnie 8 na 10. Kto do wymiany? Myślę, że Dawid Lewis, stoty do wymiany, bo on jest chyba wydaje mi się trochę zawolny i też bym wymienił na pewno stoty tego Tiago Alcantara na CM dalej lecimy i mamy skład 97 od Kuby skład który mogę ocenić 9 na 10 kto do wymiany myślę że do wymiany na pewno Marquinhos bo dosyć sporo jednak osób na tego Marquinhosa narzeka, ja w sumie trochę też no najlepiej na kogoś z kampanii albo Tiago Silva albo Sergio Ramos bo to jest dwójka takich naprawdę bardzo solidnych obrońców, no i też może ewentualnie tego Selke mógłby się wymienić jako napastnika na, na kogoś lepszego choć Selke też jest całkiem niezły, dalej mamy skład 96 od Błażeja Skład ten mogę ocenić również 9 na 10. Widzę, że masz bufona z kampanii, także fajnie. Masz też petita, ikonę, także ulepszaj tego petita jak się tylko da, bo to jest najlepszy obecnie defensywny pomocnik w tej grze. Widzę, że masz na sam ciekawą kartę Rośickiego z tego eventu EOE i to Rosickiego masz zrobionego już na 101, także naprawdę szacun dla ciebie, ale mi się wydaje, że ten Rosicki jest jednak trochę takim słabym zawodnikiem niestety i mógłbyś w przyszłości pomyśleć na wymianie Rosickiego na chociażby Aliego tego z League Rewards. No i też widzę, że masz takiego nietypowego napastnika jakiegoś Fernandeza Chyba z ligi francuskiej, jak mi się wydaje. W ogóle tego piłkarza nie kojarzę, no ale skoro go masz w swojej drużynie, no to pewnie musi być nawet nie aż taki zły. Dalej mamy skład od Jana, jest to skład 97. No, mogę go również ocenić 9 na 10 i widzę, że jesteś chyba kibicem Legii Warszawa, bo na LM masz, no. Całkiem ciekawą kartę. Kucharczyka 96, także no ciekawa, ciekawa sprawa. Petit na 101, już zrobiony. Zresztą Buffon z kampanii także, także fajnie. Co do wymiany, no myślę, że w sumie to nic. Także 9 na 10 masz ode mnie. Dalej lecimy, mamy skład 94. Jest to skład od Dominika. Dominik. Pisał do mnie, że robi teraz Ramosa z kampanii, i my, myślę, że fajnie, bo właśnie ten Ramos Ramos jest całkiem niezły. Też widzę, że masz Sahina z tego eventu Freezy. Całkiem fajnie wygląda ta karta, tak lodowo, tak. Natomiast widzę, że masz na 100 zrobionego selkę na Ataku i też widzę, że masz na bramce naszego Polaka Rodaka szczęsnego, także fajnie. 9 na 10. Dalej mamy skład 92 od Wiktora I jest to skład, który widzę, że masz Petita na CDM i też widzę, że masz Pogbe z tego z SBC zrobionego. Natomiast widzę, że. Nie masz w ogóle zrobionego CM, bo wsadziłeś sobie tutaj selkę i polecam ci kupić jakiegoś CM, bo, bo jednak przez to, że nie masz CM, to ty tracisz przez to busty i no polecam ci na przykład, no nie wiem, albo. E, chociażby De Bruyne z Team of the Week albo mógłbyś kogoś poszukać na rynku, choć teraz akurat dzisiaj e, ten rynek jest skraszowany i on nie działa ale na pewno niedługo wróci e, także oceniam 8 na 10 twój skład póki co i dalej e, słuchajcie mamy skład 102, jest to skład od Sebastiana, no naprawdę świetny skład, oczywiście masz ode mnie 10 na 10 e, Petit 102 Kaka na 105, także fajnie stoczy już Buffon też. Na ataku widzę, że masz Zardesa. To jest taki dość pospolity niby popularny zawodnik, ale skoro masz go na 101, no to musi być naprawdę niezły. Także, no oczywiście 10 na 10 ode mnie. I mamy skład od, jest to skład 96. Skład od Jana. I widzę, że na ataku udało Ci się zrobić z turnamentu tydzień temu Piera Ameryka Ob Mayanga 97. Także szacun dla Ciebie, że udało Ci się tego Ob z turnamentu zrobić, bo patrzyłem na jego statystyki i ten Ołbe Mayang to jest po prostu struś pędziwiat. On ma. 120 pejsa albo chyba jeszcze, na jeszcze więcej, także no fajnie. I też widzę, że masz Fernando Torresa, też drugiego napastnika z Cardibalu. Ten Torres też jest niezły, on z kolei jest silny. Także masz taki duet napastników, z których jeden jest szybki, drugi jest silny, i to jest naprawdę świetny duet. Także szacun. Ale jego masz zrobionego na sto już, także fajnie. Petita zresztą tak samo. No na razie dam ci 9.5 na 10. Ulepsz trochę swój skład, to dam ci 10 na 10, bo naprawdę fajnie on wygląda, szczególnie ten atak. Dalej mamy skład od Piotra 93. to ty na ataku Team of the Week Salah 95 na RW. Co Ci polecam wymienić? Polecam Ci na pewno wymienić obrońców, bo zarówno Vertongen jak i Marquinhos i ten Galvez, choć go nie kojarzę, ale oni wydaje mi się, że są trochę tacy zawolni, także mógłbyś ich wymienić. Też widzę, że masz bramkarza jakiegoś takiego nietypowego. chauner, czy jak to się czyta, też nie będę się... Za bardzo wypowiadał, bo nie kojarzę za bardzo tego zawodnika, ale masz obecnie 8,5 na 10 i przechodzimy dalej, i tu już mamy ostatni skład, który ocenię w tym odcinku. I można powiedzieć, że ten odcinek skończę naprawdę z grubej, bardzo grubej rury, bo jest to skład Marsynio 11, skład aż 110 overall, także no. Naprawdę szacun dla Ciebie za ten skład. Bardzo Ci go gratuluję. Oczywiście najwyższa ocena, jaka może tylko być. Widzę, że 110 masz Dziowinko zrobionego i to Dziowinko nawet widzę, że rankapa zrobiłeś. Także szacun. W środku pola widzę, że masz 110 Ali'ego i. Aliemu udało ci się nawet zrobić dwa rankupy, także no naprawdę mega, mega szacun dla Ciebie. No, co ja tu mogę dużo mówić, takich składów genialnych po prostu nie można, nie można zbytnio komentować. Takie składy genialne po prostu trzeba podziwiać i tym, no, naprawdę genialnym składem od Marcinio 11. Ja kończę ten. Już odcinek. Natomiast, jeżeli właśnie chcecie zobaczyć siódmy odcinek z tego oceniania, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Oraz, jeżeli chcecie się znaleźć w następnym odcinku, to się zgłoście do mnie na Facebooka. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.